Cześć wszystkim, moi drodzy! Zobaczcie, gdzie my jesteśmy. Jest ciemno, prawda? Tak, to jest Amsterdam nocą. I dzisiaj w tym troszeczkę spontanicznym materiale postaram wam się pokazać, jak wygląda to miasto nocą. Nocne życie w Amsterdamie. Miasto, które właśnie nocą budzi się do życia. Dzisiaj przejdziemy się po niektórych miejscach. Zobaczymy, ile kosztuje piwo. Ile kosztują może jakieś przekąski. Ale to wszystko w swoim czasie. Tyle, ile uda się zarejestrować, tyle będę mógł wam pokazać. Ciekawi? Zacznijmy w takim razie nocne życie w Amsterdamie. Powiem wam, że na razie moje obserwacje są następujące. Jest bardzo dużo turystów. Coraz częściej słyszę obce języki. Już dla mnie holenderski, nenderlandzki, jakkolwiek zwał, tak zwał, jest dziwny. Ale przed chwilą słyszałem język chiński, japoński. Chyba to był japoński. Hiszpański, francuski. Polskiego jeszcze nie słyszałem, ale być może zaraz usłyszymy. Wybierzemy się do pierwszego pubu i zobaczymy, jak smakuje piwo tutaj w Amsterdamie. Może być tu. A dlaczego nie? No i jak powiedział, tak zrobił. Jesteśmy w pierwszym miejscu. Zaraz zobaczymy, ile tutaj będzie kosztowała nas przygoda. Tutaj jest menu. Mamy do dyspozycji drinki, napoje, piwa, Holandia, ale fura. Stary Cadillac. I choćby dlatego warto tutaj przyjść. Zobaczcie, ile jest osób na rynku. Można chyba tak powiedzieć, że tu jest taki main square, gdzie ludzie się zbierają. Tak jak w niektórych miastach jest, na przykład w Wrocławiu jest plac Niepolda, gdzie tam ludzie imprezują, jest plac Solny, w Poznaniu jest ulica Wrocławska, to w Amsterdamie właśnie tutaj ludzie przychodzą, żeby miło spędzić wieczorem czas. Jakie są ceny? Heineken 2,50. Później mamy Laszów 7,60, a bo to jest mały i duży, 3,80, 4,60, Leffe Blond. W ogóle w Holandii, to już taka obserwacja poza, są bardzo mili ludzie, wiecie, wszędzie. Nawet na ulicy, jak spotkacie, czegoś nie wiedzieliśmy, zapytaliśmy, oni byli tak bardzo uprzejmi. Obsługa to wiadomo, no oni uprzejmi są z tytułu, gdzie pracują, ale w ogóle Holendrzy są bardzo, bardzo uprzejmi. Laszów i Leffe Blond. Zaraz zobaczymy, jak one smakuje. Na początku Laszów. Bardzo owocowe, jasne. Mega owocowe i dosyć duża piana, ale zaraz sprawdzimy. To bardzo przypomina szampana. Super owocowe, ale ciekawe. To jest bardziej gorzkie. Ale w prosecco wchodzi. Troszkę tak, ale to bardziej. To jest takie... ale świeże bardzo. Bardzo świeże piwa, owocowe. One są w ogóle piwami, ja bym określił je piwa letnie. I teraz byśmy się znowu dobrze zrozumieli, moi drodzy. Nie siedzi tutaj znany bloger piwowarstwa. Nie, siedzi tutaj normalny koleś taki jak ty, albo taki jak ty. Thank you. Thank you. No, i taka przyjemność, moi drodzy, kosztowała 7,60 €. Co wydaje się, jak na standardy w Amsterdamie, dosyć, chyba niedużo. Tym bardziej, że nie pijemy zwyczajnych, normalnych piw. Ja z tej dwójki wybrałbym to, jeżeli moja opinia was interesuje. Chcecie się zabawić w Amsterdamie pewnie, nie? To zaraz wam pokażę, jaki jest do tego najlepszy sposób. No ale dopiję. Jakoś trzeba żyć. Trudna ta robota, kurna. Seria z Amsterdamu trwa w najlepsze, a już w następnych odcinkach. Po nocce pełnej wrażeń trzeba gdzieś odespać, a że po imprezie nie wymagamy za dużo miejsca, to wybierzemy się do hotelu kapsułowego, gdzie twój pokój to materac. Tylko materac.
Jak ma być minimalistycznie, to z hotelu pojedziemy na holenderskiego Maca, by sprawdzić, jak tutaj wygląda oferta najpopularniejszego fast fooda. I na koniec zaproszę Was na dwa filmy stricte o Amsterdamie. Na początku, co warto zobaczyć i dlaczego nigdy, przenigdy nie przyjeżdżajcie tutaj samochodem, a później podelektujemy się typowymi daniami kuchni holenderskiej. Zapowiada się naprawdę ciekawie, dlatego nie zapomnij zasubskrybować kanału i wracamy do naszego filmu. Jeżeli interesuje Was, jak można spędzić dobry wieczór, na pewno dobrym wieczorem jest to, aby pójść do jakiegoś klubu, prawda? I teraz, jeżeli chcecie odwiedzić na przykład wiele klubów w Amsterdamie, to możecie kupić jeden bilet. On się nazywa Amsterdam Nightlife Ticket. Jest dostępny w kwocie 10 euro. Zobaczcie sobie, a może Wam to nawet podlinkuję tutaj na dole. W ogóle, jeżeli się orientujecie, w Amsterdamie, w ogóle z Holandii, z krajów Beneluxu pochodzą znamienici DJ-e. DJ Hazel, o, weź pigułkę, ktoś coś puścił. A teraz sobie przejdziemy do Mono Bono. Zobaczymy, jakie tutaj są ceny i czy warto. Myślę, że ja mogę sobie tutaj klapnąć Mono Bono. Eat and drink. Chyba uciekli na tą czerwoną tą. Chyba strefę, nie? Nie masz wrażenia? To tak mi się właśnie wydaje. A chciałbyś tam pójść? Niekoniecznie. Aczkolwiek na pewno chciałbym, żebyście wy zobaczyli, jak to wygląda. Rzecz jasna, nie zobaczymy tego z bliska, tylko zobaczymy to tak delikatnie od dali. Jakie tutaj mamy rzeczy? Tutaj mamy drinki, a gdzie jest piwo? Bo nas dzisiaj interesuje bardzo mocno piwo. Warka. 2,20. 50 centów. You can pay in zlotys. Vixevite. Vixevite und Vixehose. Okej, okay. Yes. Ale ty ładnie mówisz. Bardzo. Ja w ogóle mam wrażenie, że ja bardzo dobrze mówię w językach, których w ogóle nie znam. Chodźcie na Instagrama. Ludzie, którzy obserwują, doskonale wiedzą, że Amsterdam był grany, zdjęcia zakulisowe, rzeczy zakulisowe, opowieści, te, które nie trafiają na YouTube'a, to właśnie są na Instagramie. Wchodźcie koniecznie. Thank you. Dobrze, czyli mamy tutaj obsługę samoczynną. Witte, tutaj mamy 5% alkoholu, poczekaj, ja tylko sprawdzę pewną rzecz. Ty bierzesz to mocniejsze? Nie, nie, niekoniecznie. Dobrze wybrałem. Ile ma? 4. Dobra, nalejemy i zobaczymy. Kurczę, pieczone. Powiem Wam, że dla laika to jest chyba różnica nawet nie do wyczucia. Może jakieś tam minimalnie, może żywiec biały jest bardziej piwem minimalnie bardziej goryczkowym niż to. To jest super lekkie, super owocowe, bardzo przyjemne do dań, nie wiem, ryb, jakichś delikatnych, jak absolutnie by pasowało. I czy 5% woltaży tu jest wyczuwalne? Nie, jest super to przykryte. A jeżeli chodzi o Vixehose, tu jest domieszka róży i to jest piwo zdecydowanie, przynajmniej jak dla mnie, dedykowane dla kobiet. Jest piwem, które po prostu możemy sobie wziąć normalny i dolać soku malinowego, sok z maliny, a sok z róży różni się zdecydowanie. Ale ciekawe, czy tutaj będzie to wyczuwalne. Ależ słodkie. Ojejku. Ale róża mocno wyczuwalna. Ojejej, to nie dla mnie na pewno. Bardzo słodkie piwo. Tutaj w ogóle nie czuć alkoholu. W ogóle nocne życie w Amsterdamie jest bardzo... szukam dobrego słowa. Jest bardzo specyficzne. O. Ponieważ tamta dzielnica, do której zaraz pójdziemy, ona zamyka się o godzinie 23. Natomiast bary w Amsterdamie... And by card, alright? Natomiast bary w Amsterdamie, albo puby takie, gdzie tutaj jesteśmy, zamykają się o godzinie... A, okej. It's good? Okay. Thank you. Natomiast bary tutaj, albo puby w Amsterdamie, w tym miejscu, w którym teraz się znajdujemy, powinny funkcjonować do godziny 3. Tak przynajmniej informował mnie taksówkarz. Taka przyjemność w postaci tych dwóch wiksów kosztuje, moi drodzy, 9 euro i 10 centów. Dziękujemy, Mono Bono. Ci Państwo dbają o porządek w tym mieście i co ciekawe, nie jest ich...
Jezus Maria, się wystraszyłem, że to jest jakiś facet. Weź pokaż, proszę cię. I mówię, a to pani, przepraszam. I mówię, kto to się na mnie patrzy? I to jeszcze tak, wiecie, z zalady, gdzie jest całkowicie ciemno. Jest godzina obecnie 22:51. Niby mało ludzi, prawda? Ale do 23:00 wszyscy przesiadują w tamtej dzielnicy, do której zaraz was zabiorę, żeby pokazać z daleka, jak ona wygląda. Natomiast tutaj jest jeszcze ciekawa kwestia, bo w tym miejscu, jeżeli przejdziemy kawałątek dalej, znajduje się Chinatown. Tylko że to jest troszeczkę nad wyraz powiedziane. Chinatown w Amsterdamie być może nie jest jakoś obfite. Musimy też bardzo zwracać uwagę na rowerzystów. Rowerzyści w Amsterdamie to są tak zwane święte krowy, nie obrażając absolutnie nikogo. Ale teraz zobaczcie, że tutaj, w stolicy Holandii, jest bardzo dużo ludzi napływowych, turystów. Oni tutaj na co dzień być może nie mieszkają, jednakże przyjeżdżają i turystów w Amsterdamie, łaknących tych takich nocnych wrażeń, jest doprawdy bardzo dużo. Tutaj znajduje się Chinatown. W zasadzie ten budynek to tylko albo aż tyle, bo w niektórych miastach nie ma go w ogóle, prawda? Zamknięte, nie da się wejść, ale klimat azjatycki jest nadto wyczuwalny. Kto rozpozna, coż tutaj jest napisane, dostanie przypięty komentarz. Między podróżami pubowymi przyszedłem tylko tutaj na chwilkę, żeby pokazać wam tę bardzo, bardzo sławną dzielnicę. Ona znajduje się za moimi plecami. Tam oczywiście nie będziemy wchodzili. Jest wiele powodów, jednakże będąc w Amsterdamie, no chciałem wam chociaż pokazać tyle, jak to wygląda. Bardzo dużo czerwieni, bardzo dużo różu i bardzo dużo tych dziwnych zjawisk. Tu już jest przedsionek właśnie tej dzielnicy i jak sami zauważacie, na pewno ilu tam jest chętnych, ile tam jest ludzi. Tak jak mówię, Amsterdam to jest naprawdę piękne, urocze miasto i można powiedzieć, że można się zabawić wszędzie, tylko że trzeba bardzo uważać na to, żeby nie wpaść na kieszonkowców. Trzeba pamiętać o tym, że no, do 23:00 najdalej. Znaczy są puby, które są czynne długo, długo dłużej, ale o tej godzinie mniej więcej wszystko się zamyka. Zobaczcie, tu już się ludzie chowają, zwijają. Są to pewnego rodzaju prawa, które obowiązują i trzeba się z tym liczyć, trzeba to respektować. Pójdziemy sobie w tym kierunku. Ależ zapachniało. Ależ zapachniało. Lekka zmiana planów. Idziemy teraz, moi drodzy, na Rembrandt Square. Barman poinformował, że tam powinno być o wiele więcej ludzi, miejsc, pubów i wszystkiego. Zatem zmierzamy teraz, co jest bardzo niedaleko stąd, bo to jest raptem, kurczę, pieczone 8-10 minut. Idziemy sprawdzić. Jeżeli chcecie, moi drodzy, dobrze się zabawić, to przyjdźcie na Rembrandt Square. Zobaczcie, ile tutaj jest osób. Tu wszystko się dzieje. Nie w tamtym miejscu, w którym byliśmy przed chwilą. To był, można powiedzieć, błędny wybór. A tutaj to jest prawdziwa, no, imprezownia. Jak to się kończy? Niedoinformowanie albo po prostu polecenie czegoś błędnego. Taksówkarz powiedział, że to tam będzie największa impreza. A tutaj już przyszliśmy i niestety wszystko się zamyka. Jest godzina północ, jeden po północy, tak powinienem powiedzieć. I wszystko się zamyka. Takie są prawa w Amsterdamie. Nocne życie, mam nadzieję, że w jakimś tam stopniu wam pokazałem. Jeżeli wam się podobają takie materiały, to dajcie znać w komentarzach, załapkujcie ten film, a wszystko się ułoży i będziemy mogli się spotkać w kolejnych filmach. Dziękuję, moi drodzy, za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym materiale. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć. Bono i Martin Garrix, owners. Wiedziałeś o tym?